Józef i Henryk. Oczywiście Litfos. Do dzisiaj widzę go, jak siedzi w zacisznym kącie pokoju z ładną i pełną wyrazu twarzą wspartą na ręku, milczący, gdyż mówił niewiele, ale za to śledził wszystko swymi pięknymi, lekko zmrużonymi oczyma i pił słuchem każde słowo. Pisze Osienkiewiczu w swoich wspomnieniach Modrzejewska. Jakże blada i nieśmiała wydawała się sobie Maria Kellerówna w porównaniu z tą olśniewającą kobietą. Jeszcze bawiła ukochanego i rozrzewniała. Szepnęła, iż wierzy w niego, że będzie dla Polski drugim Mickiewiczem. Roześmiał się. Rymować nie umiem, odpowiedział krótko. A ja mówić nie umiem. W salonie błyszczeć nie umiem, ale czuję całą duszą i rozumieć cię będę. Są to ostatnie słowa miłości i wiary w pamiętniku Marii Jadwigi Kellerówny. Następnie pod datą 1 grudnia 1874 brzmią: zabrali mi go i pogrzebali życie moje. Ojciec kategorycznie zerwał jej zaręczyny. Henryk Sienkiewicz w odpowiedzi przesłał list pełen urażonej godności. Chciałby od niej samej usłyszeć, że związek nasz się zrywa, ale jeśli nie zechce go zobaczyć, niechże przyjmie ostatnie słowo życzeń, ostatnie słowo uczuć i pożegnania, skoro nie może być inaczej. Zrozpaczona panienka marzy o spotkaniu z nim. I zobaczyłam Henryka idącego ku nam z kilkoma panami. Chwyciłam Zosię za rękę, aby nie upaść. Uchylili kapelusze, a pan Henryk, trzymając w ręku wielki, wspaniały kwiat mniszek dmuchawiec, bo już przekwitły, patrząc mi w oczy, zawołał: patrzcie, oto stałość panien XIX wieku. I dmuchnął na mnie tak mocno, że drgnęli wszyscy jego towarzysze, bo zapylił całą moją czarną suknię. Dziw, że serce nie pękło od razu. Było to ich ostatnie spotkanie. Co roku, 15 listopada, w rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza, w katedrze świętojańskiej, gdzie spoczął, odprawia się msza święta wieczysta w jego intencji, ufundowana przez Marię Kellerównę. Fotografia ocalona wraz z pamiętnikiem przynosi obraz zmęczonej, starej, przesmutnej twarzy kobiecej. Nigdy nie wyszła za mąż. Kochała go XIX-wiecznie i niemodnie. Do śmierci. Umarła. I najciszej. 5 maja 1888 roku Henryk Sienkiewicz kończy trylogię Panem Wołodyjowskim. 10 grudnia 1888 roku otrzymuje przesyłkę z kartką Michał Wołodyjowski Henrykowi Sienkiewiczowi. Przesyłka zawierała 15 tysięcy rubli w złocie. Jest to suma ogromna. Za pierwsze wydanie Ogniem i Mieczem Sienkiewicz otrzymał honorarium w wysokości 800 rubli. Daru Michała Wołodyjowskiego nie przyjął. Po zdeponowane w banku pieniądze ofiarodawca się nie zgłosił. Henryk Sienkiewicz ustanawia z tych pieniędzy stypendium imienia Marii Zszedkiewiczów Sienkiewiczowej dla zagrożonych piersiową chorobą literatów, malarzy, muzyków albo członków ich rodzin. I że imię jej muszą wspominać z wdzięcznością. Stypendystami Sienkiewicza byli nieomal wszyscy sławni, a czasem nader ubodzy artyści polscy. Konopnicka, Tytmajer, Witkiewicz, a przede wszystkim Stanisław Wyspiański, który dzięki stypendium Maryni mógł napisać Wesele. Po śmierci Maryni napisał Antoni Zalewski w księdze Towarzystwo Warszawskie. Ona była największym na ziemi jego uczuciem, przyjaciółką, powiernicą, doradczynią, krytykiem i jedyną osobą, o której sąd dbał. Thank you.
można sprawdzić. Czyli, że się wszystko dopiero otwiera, także i ta paradowska głupoty gadała z Krakowa i cały ten Kraków do kitu, cała ta Warszawa do kitu i same kłamstwa. No, był zamach i zrobili to. A czy się buje Fela? To jeszcze jedno pytanie związane, a może niezwiązane. Rząd dziś przyjął ustawę o obronie terytorialnej. Ustawa zakłada, że w 2018 roku zostać stworzony dodatkowy rodzaj sił zbrojnych w Polsce. Jak oceniają państwo decyzję? Dobra decyzja, zła, to jest dobry kierunek. Opozycja krytykuje ministra Macierewicza, mówiąc, że tworzy prywatną. Opozycja zawsze będzie krytykowała cokolwiek by minister Macierewicz nie zrobił. Ja uważam, że to jest dobry kierunek. Oczywiście jest dyskusja fachowców, czy to podnosi zdolności obronne znacząco, czy nie, ale chodzi o wciągnięcie jak największej rzeszy Polaków w działania proobronne. I to jest akurat dobry kierunek. To jest pierwszy moment, w którym się zgodzę z Państwem. Znaczy, opozycja ma bardzo dużo innych tematów, za które może krytykować ministra Macierewicza. Ja przyznam szczerze, przez ostatni rok zastanawiałem się, dlaczego zdążyliśmy obrazić w kilku zachodnich partnerów, a przez ten cały czas nie zdążyliśmy obrazić Rosji. To jednak to się teraz wydarzyło po tej całej sprawie z Mistralami. Ja jestem dosyć zafascynowany postacią Antoniego Macierewicza. Skąd to takie gigantyczne zaufanie i pewna fascynacja tym politykiem, który potrafił na początku lat 90. oskarżyć o współpracę Wiesława Chrzanowskiego, wybitnego polskiego człowieka, polityka, patrioty i przyznać mu później szczerze, że wpisał go na tą listę, chociaż wie, że Wiesław Chrzanowski nie donosił. Ja bym poleciła panu przeczytać sobie życie rysa Antoniego Macierewicza i jego dokonania, więc może ta fascynacja jeszcze się bardziej pogłębi. Młodzi ludzie są bardzo zafascynowani między innymi postacią Antoniego Macierewicza. Jest tam większość młodych ludzi zafascynowana stąd to, że się garną do obrony terytorialnej. Wystarczy spojrzeć, co się działo, kiedy ogłoszono nabór, że zabrakło miejsc. To jest świetny ruch, dlatego że po pierwsze chodzi o zagospodarowanie młodych ludzi, którzy są patriotami i chcą walczyć w obronie ojczyzny. I to jest to, czy powinno być już robione wiele, wiele lat temu, a nie teraz. No to przynajmniej w tej kwestii zapanowała zgoda pomiędzy dyskutantami. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Jestem winny Państwu informację o godzinie 21:00. Specjalne wydanie w naszym programie ze względu na trzęsienie ziemi w środkowych Włoszech. Zostańcie Państwo z TVP Info. Do zobaczenia.
No. Nic. Minister Skarbu Państwa, ostatni minister Skarbu Państwa w koalicji PO-PSL, pan poseł Adam Abramowicz z Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Pan poseł Marek Jakubiak, Kukiz 15. Dziękuję bardzo. Pan Damian Diaz, dziennikarz ekonomiczny, publicysta Wiadomości TVP. Dziękuję. Oraz pan Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Kłaniam się Państwu. Autopromocja. Polskie Radio 24. Największe sportowe wydarzenia. Gijewski sam przedziera się, zagrywa do Daszka. Jest strata naszych Sukcesy polskich zawodników. Kręci, kręci, kręci. Jeden, drugi, trzeci, szmat, obrót i leci. I Samba nie chciałby tańczyć. What? Jeszcze dalej. Emocje, których nie możesz przegapić. Jest przewaga niemal długości łodzi. Dalej Polki, dalej do przodu. Popychajcie równo, rytmicznie, z tempem. Magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Codziennie o 21.06. Polskie Radio 24. Audycja 24 poziom. Nowe technologie, użyteczne aplikacje i innowacyjne patenty. Gry komputerowe i konsolowe. Psychologia, kultura i konteksty grania. Nowe systemy komputerowe i urządzenia mobilne do pracy i do rozrywki. Wejdź na 24 poziom. Sobota, godzina 14.15. Zapraszają Kasia Gizińska i Przemysław Pawełek. Do usłyszenia. Do nas facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24.
to promocja. Jest druga. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Prezes PiS Jarosław Kaczyński proponuje zmiany w ordynacji wyborczej, limit dwóch kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz zmiany w granicach okręgów. Ponadto proponuje, żeby w lokalach wyborczych mogły pojawić się przezroczyste urny i kamery. To dlatego, że były wątpliwości, czy podczas ostatnich wyborów głosy były liczone uczciwie, powiedział prezes PiS. Trzeba uczynić wszystko, żeby tych wątpliwości było jak najmniej, żeby szanse na przeprowadzenie jakichś nielegalnych przedsięwzięć, jakichś akcji, no, które wprost trzeba po prostu nazwać fałszowaniem wyników wyborów, były możliwie najmniejsze. I w związku z tym także propozycje odnoszące się do kart wyborczych, ich produkcji, przechowywania, dłuższego przechowywania, tak żeby później można było weryfikować wejście sposobu liczenia udziału członków komisji wyborczej i mężów zaufania w liczeniu głosów. Jarosław Kaczyński przyznaje, że najwięcej obaw budzi propozycja wprowadzenia zasady, że wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mogliby pełnić swoje funkcje najwyżej przez dwie kadencje. Oczywiście może być tak, że ktoś jest bardzo dobrym samorządowcem i świetnie wypełnia swoją funkcję, czy to wójta, czy to prezydenta, czy to burmistrza i ma poparcie społeczne i nie będzie mógł już kandydować po raz trzeci, chociaż wygrałby i dalej by dobrze rządził. Ja nie twierdzę, że to są sytuacje niemożliwe, bo są możliwe. Propozycjom Kaczyńskiego przeciwne są PO i PSL. Nowoczesne i Kukiz 15 są zainteresowane, ale zastrzegają, że ważne są szczegóły. Podstawowa kwestia, od kiedy mają być liczone kadencje? Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej podkreśla, że zmiany nie mogą działać wstecz. Nic nie jest zapisane raz na zawsze, ale nie może to oznaczać chaosu, a przede wszystkim łamania prawa i takich standardów. Rzecznik PSL Jakub Stefaniak uważa, że PiS chce centralizować władzę i ograniczać kompetencje samorządów. To nikt inny, tylko prezes PiS-u będzie wybierał, kto i z jaką legitymacją gdzie ma rządzić. Według Michała Stasińskiego plany PiS wpisują się w program Nowoczesnej. Oczywiście nie znamy szczegółów, nie znamy niuansów, bo tutaj bardzo wiele może nas różnić od Prawa i Sprawiedliwości w tym zakresie. Na przykład kwestia opcji zerowej. O zbieżności z postulatami Kukiz 15 mówi wicemarszałek Stanisław Tyszka. Chcemy wprowadzenia JOW-ów na wszystkich szczeblach samorządu, a jednocześnie dwukadencyjności prezydentów, burmistrzów i wójtów. Gotowego projektu jeszcze nie ma i nie ma opinii ekspertów, zwraca uwagę senator PiS Jan Maria Jackowski. Wyrzucona w pracy nie ma pieniędzy. Niech się pocałuje teraz w nos. Najbliższe wybory samorządowe mają się odbyć w listopadzie 2018 roku. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Ponad 3 miliony 112 tysięcy złotych trafiło już na konto Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po 25. finale. Jak poinformował szef WOŚP Jurek Owsiak, wstępny deklarowany wynik zbiórki to 62 miliony 418 tysięcy złotych. Ostateczna zebrana kwota będzie znana 8 marca. Owsiak na konferencji prasowej podziękował m.in. ponad 100 tysiącom wolontariuszy, którzy pracowali przez całą dobę w blisko 2000 sztabów WOŚP w całej Polsce i w wielu innych krajach. Zbieranie pieniędzy nie kończy się wraz z finałem. Wiele elektronicznych zbiórek będzie trwało jeszcze przez cały styczeń. Część charytatywnych aukcji skończy się dopiero w lutym. W tym roku, podobnie jak w 2016, pieniądze zbierano na sprzęt medyczny dla dzieci i seniorów. Rodziny ofiar katastrofy samolotu MH17 na wschodzie Ukrainy chcą nowego śledztwa. Wszystko za sprawą holenderskich dziennikarzy, którzy znaleźli fragmenty kości w miejscu, gdzie w 2014 roku rozbił się samolot Malaysia Airlines. Odłamki kości zostały już przebadane i stwierdzono, że należały do ofiary MH17, której tożsamość została już ustalona. Jak pisze dziennik Volkskrant, krewni ofiar uważają, że nowe postępowanie śledcze na Ukrainie może doprowadzić do odnalezienia kolejnych szczątków. Według gazety rodziny również liczą, że wreszcie ciała dwóch jeszcze niezidentyfikowanych pasażerów mogą być ostatecznie rozpoznane. Malaysia Airlines MH17 został zestrzelony nad wschodnią Ukrainą 17 lipca 2014 roku. Zginęło wówczas 298 osób, większość z nich pochodziła z Holandii. Z dotychczasowego śledztwa wynika, że samolot został zestrzelony systemem rakietowym Buk, wystrzelonym z terenów kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów. W grudniu ubiegłego roku niedaleko holenderskiego lotniska Schiphol rozpoczęły się prace nad pomnikiem upamiętniającym ofiary katastrofy. Monument będzie składał się z zasadzonego lasu liczącego dokładnie 298 drzew. Pomnik ma być uroczyście zaprezentowany w lipcu tego roku w trzecią rocznicę katastrofy samolotu. Tomasz Majka, Polskie Radio. Prognoza pogody.
Wracamy do kraju. W nocy będzie zachmurzenie duże z większymi przejaźnieniami, miejscami opady śniegu, a na północy kraju lokalnie mgły, które będą osadzać szaci i będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Na termometrach w nocy od minus 10 stopni na wschodzie przez minus 5 na zachodzie do minus 3 nad samym morzem. Wiatr ma być słaby. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 5 po drugiej. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Gospodarka dla każdego. W Polskim Radiu 24. Dobry wieczór, przed mikrofonem Dominik Oleński. Mija termin na złożenie wniosków o aktualizację lub wydanie nowej koncesji na paliwa ciekłe. I o tym porozmawiam z naszym gościem w studiu Polskiego Radia 24, Halina Pupacz, prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Tylko do minionego piątku do Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęła zaledwie połowa spodziewanych wniosków. Czy to Pani zdaniem oznacza, że druga połowa zostanie złożona właśnie dzisiaj? Czy też niektóre z tych stacji, które powinny być otwarte, które były otwarte do tej pory, jutro będą zamknięte? Zapewniam Państwa, że nie będzie jutro zamkniętych stacji benzynowych. Stacje paliwowe, w mojej ocenie, wszystkie dzisiaj do północy zdążą złożyć wnioski, które są wymagane przepisami ustawy i rozporządzenia ministra energii. Nie będzie takiej sytuacji zapewne, że jakiś przedsiębiorca, to chyba tylko zdarzenie losowe może spowodować, że taki wniosek nie zostanie złożony. Te nowe regulacje, o których Pani wspomniała, mają ograniczyć szarą strefę w obrocie paliwami. No właśnie, pytanie, czy ograniczą i w jaki sposób? Tutaj kara za handel paliwami bez koncesji jest dosyć surowa. To jest 5 lat więzienia i nawet 5 milionów złotych kar. Tak, kary zmieniły się i kary są surowe i jeśli teraz rynek rzeczywiście od kilku lat jest dotknięty problemem szarej strefy, to zjawisko nasilało się i jest próba rozwiązania tego problemu również poprzez zmiany legislacyjne. Te wysokie kary nałożone będą nakładane na przedsiębiorców, którzy będą funkcjonować bez koncesji, którzy próbowali by prowadzić działalność gospodarczą, czyli sprzedawać paliwa bez właśnie stosownego dokumentu, jakim jest koncesja. Tak, kary się zmieniły bardzo, drastyczne są teraz i bardzo wysokie. To dobrze. To znaczy tak, jeśli teraz weryfikacja przedsiębiorców, bo my jako środowisko obawiamy się takiej sytuacji, że uczciwie działające podmioty, które rzetelnie realizują swoje obowiązki publiczno-prawne i w zakresie podatkowym i w zakresie innych danin, żeby poprzez nieistotne być może czasami dokumenty nie zostały zweryfikowane negatywnie, ale to jest w przyszłości, tak? To nie jutro. W takim sensie, że jakikolwiek dokument może zaważyć na tym, że zostanie nam cofnięta koncesja, czyli cofnięta koncesja wygaśnie z mocy prawa, jeśli po wezwaniu, po jednym wezwaniu prezesa URE, jeszcze dokumentacja może być niekompletna. Obawiamy się tylko o uczciwych przedsiębiorców, a to, że pewne sito, tak, mówiąc bardzo kolokwialnie, zostanie założone na wszystkie przedsiębiorstwa, które wystąpiły, mają i posiadają koncesję, w tym również te podmioty, które były tylko i wyłącznie zarejestrowane po to, żeby dokonywać obrotu karuzelowego paliwami lub w ogóle fikcyjnie tworzyć dokumenty, mając również dokument koncesyjny po to, żeby wyłudzać podatek chociażby VAT, tak? Więc, że te podmioty zostaną w taki sposób zweryfikowane, że ich możliwość funkcjonowania na rynku w oparciu o koncesję, ważny dokument, zresztą bardzo ważny dokument, tak? Który tu pozwala na funkcjonowanie w obszarze paliw płynnych, nie będą mogły mieć tego dokumentu, a zatem działalność bez koncesji będzie już właśnie w tym momencie podlegała tej wysokiej karze. Znów trzeba podzielić te podmioty na dwie grupy. Dla tych przedsiębiorców, którzy może w bardzo niewielkim stopniu wprowadzali paliwo na rynek, też przestępcy oczywiście, 5 milionów złotych to jest kara dotkliwa. Natomiast dla zorganizowanej przestępczości to ta kara w dalszym ciągu może być nieduża. Według szacunków, różnych szacunków przez szarą strefę w obrocie paliwami, do budżetu państwa nie wpływa nawet 10 miliardów złotych rocznie. Kilka lat wcześniej według też różnych szacunków było to zaledwie 3 miliardy złotych. Mówi pani, że ten proceder
narastał, nasilał się z roku na rok. Dlaczego tak się działo? Tak, ten proceder nasilał się. Właściwie pierwszy taki zdecydowany wpływ szarej strefy na funkcjonowanie rynku był odczuwalny przez przedsiębiorców w 2012 roku i to pierwsze miesiące. Stąd też uczciwie działający przedsiębiorcy natychmiast zaczęli alarmować, że coś się dzieje na rynku, bo nagle pojawiło się bardzo dużo ofert z bardzo korzystną ceną i dopytywanie, dlaczego taka korzystna cena, dlaczego stąd przedsiębiorcy zaczęli się przyglądać, skąd to paliwo płynie, w jaki sposób tutaj jest do Polski wprowadzane i to nie tylko import, również te nabycia wewnątrzwspólnotowe. Szara strefa to nie tylko straty budżetu państwa, to również problem uczciwie działających firm, bo to niestety firmy, które unikają płacenia podatków, to po pierwsze mogą oferować to paliwo właśnie w takiej dobrej cenie. No, dla konsumenta wydawałoby się dobrze, tak, kupujemy taniej, ale no, tracimy wszyscy w tym momencie, tak? Nie tylko budżet państwa, ale i przedsiębiorstwa, bo one nie są w stanie, realizując rzetelnie wszystkie swoje obowiązki, nie są w stanie konkurować z podmiotami, którzy na starcie mają jak gdyby 23% marży w postaci niezapłaconego VAT-u. No właśnie, a jesteśmy w stanie oszacować, ile ci legalnie działający, w granicach prawa działający przedsiębiorcy faktycznie tracą na szarej strefie w obrocie paliwami dzisiaj? Tyle ile traci budżet państwa, tyle tracą i przedsiębiorcy, bo proszę zwrócić uwagę, że przy ofertach, które pojawiają się na rynku i które no, w jakiś sposób są tutaj, jednak to paliwo jest lokowane i umieszczane i to nie tylko na stacjach paliw. Chcę tu wyraźnie powiedzieć, stacje paliw pewnie w bardzo niewielkim procencie realizują, sprzedają to paliwo, od których mogą być niezapłacone podatki, bo przecież my nie wiemy, tak? Nie było do tej pory narzędzi, które by pozwalały zweryfikować takiego przedsiębiorcę tak zupełnie rzetelnie, tak? No ma koncesję, oferuje cenę, jest na rynku, jest paliwo faktyczne, jest paliwo dobrej jakości, więc odbiorca tak naprawdę nie jest w stanie zweryfikować, tak, czy ktoś płaci podatki, bo nie było tych narzędzi. Teraz te narzędzia się pojawiają i tutaj będą dużo większe możliwości na to, żeby unikać zakupów paliwa z niepewnego, tak zwanego źródła. Wygląda ta szara strefa w Polsce, szara strefa w obrocie paliwami. Jak to w praktyce wszystko funkcjonuje? Skąd to paliwo się pojawia u nas w kraju? Kto je do nas sprowadza? Dostawy na polski rynek paliw są realizowane z dwoma drogami. Po pierwsze to jest import, tak? Czyli tutaj mówimy o nabyciu paliw spoza obszaru Unii Europejskiej. I druga droga to jest nabycie wewnątrzwspólnotowe. Dwoma drogami, które tak szerokim strumieniem paliwo płynęło, to jest oczywiście Niemcy, jak również Litwa, tak, to nabycie wewnątrzwspólnotowe. Natomiast import to Białoruś i Rosja. I tutaj, jeśli jakikolwiek, tak, pojawiały się możliwości dla wprowadzenia tych paliw poprzez różnego rodzaju firmy, słupy, niepłacony był podatek VAT, ale również, no, tak jak oceniali przedsiębiorcy, niepłacony był również podatek akcyzowy, a w szczególności, że deklarowany był na przykład tranzyt paliw, tak, pomiędzy Niemcami a Czechami, a to paliwo było lokowane na polskim obszarze gospodarczym, no to wtedy już niepłacona była akcyza. Pan mówi o szarej strefie, my mówimy, jeśli od paliw, tak, nie jest zapłacony w ogóle żaden podatek, to jest czarna strefa. Tak, bo to jest po prostu, straty budżetowe są ogromne, to jest 2,50, więc liczę paliwa wszystkich danin, tak średnio, tak, bo to w zależności od tego, jak się kształtuje cena detaliczna, cena hurtowa netto, w takiej wysokości są przede wszystkim podatek VAT, natomiast podatek akcyzowy jest w stałej wysokości. A jak w walce z szarą strefą w obrocie paliwami, jak do tego przyczynił się pakiet paliwowy, który działa już, no, licząc pół roku? Tak, no więc wydaje się, że w pierwszych miesiącach, czyli po ustawie z 22 lipca, tak jak oceniali tutaj główni dostawcy na polski rynek, sprzedaż tych od naszych rodzimych rafinerii rosła, tak? Czyli zakupy, ich sprzedaż wzrosła. Natomiast w październiku już odnotowano spadki i za listopad chyba też, za grudzień nie ma danych.
Więc wydaje się, że tak naprawdę to teraz te pierwsza tak naprawdę weryfikacja następuje dzisiaj, w dniu dzisiejszym, że stwierdzone zostanie, ile podmiotów faktycznie złoży te wnioski, tak? Bo niezłożenie wniosku w dniu dzisiejszym z automatu wyklucza przedsiębiorcę właśnie z możliwości operowania na rynku paliwowym. Natomiast jeśli złoży wniosek, no to prezes URE oceni tak czy nie. Więc w naszej ocenie chyba na początku to zadziałał troszeczkę ten efekt psychologiczny, że tak, wszyscy słyszeli, że tak, prawo się zmieniło, są rygorystyczne kary, trzeba przyglądać się dokładnie, jak paliwa i skąd kupujemy. No, potem troszeczkę to zaczęło spadać, czyli tak jak powiedziałam, to ten efekt psychologiczny. Następne przepisy, następne rozporządzenia, mamy nadzieję, będą weryfikowały i na rynku pozostawiały tylko te podmioty, które rzeczywiście są nastawione na uczciwą działalność. Wydaje się, że tylko kompleksowe podejście do problemu może przynieść pozytywne efekty i tak się powoli dzieje, ale jakie kolejne kroki powinny zostać tutaj podjęte, żeby ograniczać szarą strefę ciągle rosnącą? Myślę, że te kroki już w dużej mierze, tak przynajmniej według danych i informacji, komunikatów, jakie pojawiają się na stronie Ministerstwa Finansów, o tej rzeczywistej kontroli, tak? Rzeczywista kontrola autocystern, przejść granicznych, przejść kolejowych i przejść portowych, tak? Czyli wszystkie te miejsca, w których następuje import paliw, rzeczywista kontrola będzie najlepszym instrumentem. I tak jak powiedziałam, te informacje, które pojawiają się na stronie Ministerstwa Finansów, mówiące o tym, że weryfikowane są dostawy paliwa, czy rzeczywiście zgodne z przeznaczeniem, czy rzeczywiście do Polski, czy zapłacone podatki. No i te informacje wskazują na to, że jednak służby zatrzymują różnego rodzaju, tak, tutaj próbę wwozu paliwa do Polski. Coś jest na rzeczy, to się dzieje i myślę, że to jest ta najlepsza weryfikacja. Natomiast chyba tym najlepszym rozwiązaniem będzie absolutnie przebudowa systemu VAT-owskiego i to myślę, że to powinien dotyczyć całej Unii Europejskiej, bo dzisiaj problem z czarną strefą mają kraje, które później przystąpiły do Unii Europejskiej, największy. Natomiast sądzę, że już są dyskusje prowadzone w Unii o tym, żeby odwrócony, tak zwany odwrócony VAT wprowadzić w całym obszarze dla państw, które będą chciały to zrobić jako co do zasady na wszystkie, dla wszystkich produktów, na cały rynek, tak, dla całej gospodarki. To chyba jest to rozwiązanie, które zresztą Izba proponowała już w 2013 roku, kiedy wprowadzana była solidarna odpowiedzialność, która absolutnie nic nie zmieniała, a wręcz tylko rosła jeszcze wartość szacunkowa szarej strefy. To na koniec naszej rozmowy. Przypomnijmy, dzisiaj o północy mija termin na złożenie wniosków o aktualizację lub wydanie nowej koncesji na paliwa ciekłe. Można to zrobić również wysyłając odpowiedni formularz, odpowiedni wniosek pocztą. Liczy się data stempla pocztowego. Halina Pupacz, prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych, była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dobranoc Państwu. Miłego wieczoru. A Państwa odsyłam jeszcze na stronę gospodarkapolskieradio.pl. Dominik Olęcki, do usłyszenia. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24. Puls gospodarki. A w Pulsie Gospodarki Justyna Golonko i nasi goście, pani Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka Banku PKO BP. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Andrzej Kęsbok, ekspert Fundacji Republikańskiej i Polskiego Towarzystwa Gospodarczego. Witam. Dzień dobry. I pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista KUKE. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. I my dziś w tym gronie porozmawiamy o piątkowych decyzjach, ale też o braku decyzji agencji ratingowych, o rekomendacjach w sprawie walutowych kredytów hipotecznych. Powiemy o tym, czy inflacja gościła u nas już na stałe, no i o sposobach walki ze smogiem, bo to poważny problem. No ale zacznijmy od tych ratingów. Agencja Fitch utrzymała bez zmian polski rating oraz jego perspektywę. Z kolei agencja Moody's nie opublikowała szczegółowego przeglądu, czyli tak naprawdę niespodzianki nie było, pan Piotr Soroczyński. Niespodzianki nie było. Tak naprawdę obie decyzje można uznać jako po prostu podtrzymanie, bo oczywiście Moody's brak, że tak powiem, nowej analizy oznacza to, że nie wydarzyło się nic takiego od ostatniego przeglądu, co wymagałoby jakichś, że tak powiem, skomentowania, albo, że tak powiem, spuentowania zmianą oceny, albo chociaż perspektywy. Wydaje się, że ocena była po pierwsze no, dosyć dobrze przewidziana przez i rynek, i, że tak powiem, uczestników w ogóle szerokiego rynku. I w sumie
jest zgodna też z intuicją, no bo proszę zauważyć, że nic aż tak głębokiego w gospodarce naszej się nie zadziało, żeby należało się zastanawiać, czy bezpieczeństwo długu naszego jest istotnie inne niż było choćby, nie wiem, pół roku temu. No i jak czytamy, eksperci z agencji Fitch napisali w komunikacie, że na utrzymanie dotychczasowej oceny wpłynęły solidne fundamenty makroekonomiczne, takie jak stabilny system bankowy oraz właściwa polityka pieniężna, czyli same pozytywy, pani Marta Petka-Zagajewska. No są pozytywy, myślę, że wśród tych czynników, bo jakby to jest trochę taka pieśń, która nam się powtarza od długiego czasu i wśród wszystkich agencji, to znaczy nawet S&P mówi, że jesteśmy wciąż stabilni i relatywnie silnie rosnącą gospodarką. Natomiast wśród tych kluczowych czynników, które rzeczywiście mogły, albo inaczej, w poprzednich komunikatach były wskazywane przez agencję jako takie drivery, które mogą powodować zmianę w którąkolwiek ze stron, no to było po pierwsze przyszłość wieku emerytalnego, po drugie, co się będzie działo z ustawą frankową. No i można powiedzieć, że jedno z ryzyk wskazywanych przez agencję się zrealizowało, to znaczy na razie w tym kształcie, który mamy, to ustawa obniżająca wiek emerytalny jednak jest kosztem dla, długoterminowym kosztem ale dla sektora finansów publicznych, ale ten negatywny czynnik został zrównoważony tym, że ryzyko w postaci bardzo kosztownej i kosztownego kształtu rozwiązania frankowego nie zrealizowało się. Czyli można powiedzieć, że z jednej strony mamy minus, z drugiej strony mamy plus. Efekt jest neutralny, to znaczy te dwa czynniki się znoszą. I myślę, że w większym stopniu też te kolejne oceny będą wynikały już właśnie znowu z tych stricte fundamentalnych elementów. Wydaje mi się, że to, co tak naprawdę jest kluczem płynącym z tych komunikatów, a raczej z komunikatu Fitchu i braku jakiegokolwiek głosu ze strony Moody'sa, to jest to, że w kolejnych odsłonach, a te kolejne odsłony będziemy mieli w maju, ryzyko tych negatywnych rozstrzygnięć ratingowych będzie spadało. Dlaczego będzie spadało? No bo wszystko wskazuje na to, że gdzieś tam jesteśmy w przysłowiowym dołku koniunktury, to znaczy, że te kolejne dane będą potwierdzały stopniowe wzmocnienie tempa wzrostu gospodarczego, co jest pozytywne dla kondycji sektora finansów publicznych. Wszystko wskazuje na to, zresztą będziemy o tym jeszcze pewnie za chwilę mówić, że wracamy do świata z inflacją. Świat z inflacją jest pozytywny dla sektora finansów publicznych. No więc te obawy o kondycję polskiego budżetu i o wypłacalność Polski będą po prostu malały. Pan Andrzej Kęsbok, czy pan się spodziewał takich ocen, no i braku oceny ze strony jednej z agencji? No, braku oceny się nie spodziewałem, ale tych ocen potwierdzających stabilność polskiej gospodarki jak najbardziej tak. No też agencje nie uznały za właściwe, żeby wypowiadać się na temat sposobu uchwalania budżetu, prawda, ten temat, który był bardzo mocno podbijany w ciągu ostatnich kilku dni i bardzo dobrze, że się nie wypowiedziały. To ich ocena, czy też brak oceny u drugiej agencji został też potwierdzony taką decyzją, o której poinformował przedwczoraj pan premier Morawiecki, o tym, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy zatwierdził dla Polski nową linię kredytową na lepszych warunkach niż to było dotychczas, na takich warunkach, o które Polska występowała. Także to jest jakimś też dodatkowym potwierdzeniem tego, że międzynarodowe instytucje finansowe no, postrzegają Polskę po prostu jako kraj stabilny gospodarczo. Specjaliści z agencji Fitch prognozują też, że to tempo wzrostu gospodarczego w Polsce przyspiesza, o czym powiedziała pani Marta. No, jeśli chodzi o tempo wzrostu gospodarczego, to my nieraz w tym studiu mówiliśmy o tym problemie z inwestycjami i mamy informacje z Ministerstwa Rozwoju, że te inwestycje jednak przyspieszają. Samorządy na koniec ubiegłego roku wydały średnio 7% środków unijnych, które mają do dyspozycji w latach 2014-2020, tak podało Ministerstwo Rozwoju. Jednocześnie podpisane umowy zakładają wydanie ponad 1/4 unijnego budżetu. Posłuchajmy wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego. Również regiony przyspieszyły podpisywanie umów w wielu innych dziedzinach, na które mają przyznane dofinansowanie. Czy to na wsparcie przedsiębiorców, czy to na projekty infrastrukturalne, czy drogowe, czy projekty wodno-ściekowe. Ale to, co dla mnie jest jak gdyby najważniejsze, że poważnie drgnęło w regionach.
Panie Piotrze, pytanie do pana Piotra Soroczyńskiego. Czy rzeczywiście niebawem zobaczymy tą poprawę w inwestycjach, ten wzrost inwestycji w regionach? Wydaje się, że to jest dosyć prawdopodobne. Owszem, mieliśmy pewne perturbacje, one były związane tak naprawdę z dwoma nakładającymi się czynnikami. Po pierwsze, startowaliśmy z nową perspektywą, a po drugie, faktycznie rzecz biorąc, my mieliśmy wejście w tą nową jakby perspektywę w porównaniu z tym, co się kilka lat temu działo, odrobinę wolniejszą. Przy czym tak jak wskazywało wielu specjalistów, nazwijmy, w drogownictwie, to było no, zgodnie z tym, co można było wycisnąć, to faktycznie w, że tak powiem, tych inwestycjach infrastrukturalnych, ale już na poziomie bardziej nie państwowym, tylko bardziej lokalnym, mieliśmy ewidentnie spóźnienia. Myślę, że ono to było związane z pewnym jakby takim dostosowaniem się do nowych oczekiwanych procedur, czy też no, jakiegoś sposobu, że tak powiem, przebiegu tych procesów i jakieś tam obawy, czy aby na pewno znajdzie się finansowanie. Widać było, że sporo gmin miało dosyć duże środki do wykorzystania i one były cały czas takie w rezerwie, żeby odpalić, że tak powiem, inwestycje. No i myślę, że no, najwyższa pora, żeby się te inwestycje pojawiły, bo to przecież nie jest kwestia tego, że się da albo nie da, po prostu są pewne potrzeby do wykonania infrastruktury w gminach i skoro środki są, skoro są też środki po stronie gmin, no to nie widzę przeszkód, żeby to wreszcie zacząć realizować. No właśnie o to chodzi, że są ogromne pieniądze do wydania, pani Marta Petka-Zagajewska. Są ogromne pieniądze do wydania, zresztą ostatnie dane o nadwyżce, która jest w sektorze samorządów, 19 miliardów, historyczny wynik pokazuje, że tak naprawdę to stoimy w blokach startowych i nie ma zbyt wielu elementów, które mogłyby to ożywienie po stronie aktywności inwestycyjnej hamować. Natomiast pani Marta, ale my od dłuższego czasu stoimy w tych blokach startowych. No, ale jakby procedura też rozpoczynania tych inwestycji, no to jest element, którego nie możemy przeskoczyć. Jakby z miesiąca na miesiąc te dane, które są publikowane na temat ilości wniosków, które wpłynęły, też wniosków już o wypłaty, zatwierdzonych wypłat, no jakby widać, że tego jest coraz więcej i w pewnym momencie jakby to jest kropla, która przepełni nam tą szklankę i zacznie się rozlewać na całą gospodarkę. To rozlewanie nie nastąpi pewnie jeszcze w pierwszym kwartale, no bo jakby byłoby już naprawdę cudem, gdyby nam się w pierwszym kwartale udało wypracować dodatnią dynamikę inwestycji, ale już nawet w takich drobnych danych miesięcznych, jak na przykład wyniki sektora budowlanego, widać, że te spadki bardzo głębokie gdzieś w połowie roku, one zaczynają się wypłaszczać. To znaczy odwracamy trend. Trochę jeszcze potrwa, żeby podejść powyżej poziomu zera, czyli zacząć wypracowywać dodatnią dynamikę, ale jakby tendencja już została zarysowana i ona będzie kontynuowana. I myślę, że tutaj też możemy jakby nawiązać do tych ocen ratingowych, gdzie jakby bardzo długi czas się nam przewijało, że niepewność polityczna, która będzie negatywna dla agencji ratingowych, albo inaczej, będzie argumentem branym przy ocenie ratingowej, jeżeli będzie się przekładała na aktywność inwestycyjną. Jeżeli te nasze oczekiwania się zrealizują, to znaczy ten trend nie zostanie zahamowany z wdrażaniem kolejnych, realizacją nowych projektów po stronie samorządów, jakby to też jest argument, który z tej listy potencjalnych zagrożeń zniknie. I też trzeba pamiętać o tym, że to trochę jest tak, że te inwestycje samorządowe będą kołem zamachowym, to znaczy one się rozleją także na inne sektory gospodarki. Dlatego wydaje mi się, że wciąż bardzo zasadnym jest oczekiwanie, że ten dołek koniunktury jest powoli już za nami i rzeczywiście także te prognozy agencji z wzrostem gospodarczym już powyżej 3% w kolejnych latach są jak najbardziej racjonalne i realne. To, co pani powiedziała o budownictwie, to jest tak napawa optymizmem, bo tam były naprawdę poważne problemy. Ciągle są zresztą i o tym nieraz tutaj mówiliśmy. Pan Andrzej Kęsbok, pan też prognozuje, że te inwestycje ruszą? Tak, na pewno, ale myślę, że oprócz samorządów to klucze do rozpędzenia inwestycji ma w dużej mierze Ministerstwo Infrastruktury. Tam jest ogromna ilość pieniędzy do wydania na inwestycje przede wszystkim kolejowe, w sektorze kolejowym. Jak wiemy, w zeszłym roku zbyt wiele przetargów nie było rozstrzygniętych, a dużych chyba żaden. One są przygotowane. Jeżeli ruszą w tym roku i te projekty się uruchomią, to będzie kolejna ogromna rzeka pieniędzy, która wpłynie do gospodarki oprócz tych pieniędzy samorządowych. Do tematów gospodarczych wrócimy teraz, czas na serwis informacyjny. Autopromocja. Polskie Radio 24.
pogotowie konsumenckie. Poznaj swoje prawa i odzyskaj pieniądze wydane na wadliwy towar lub źle wykonaną usługę. Słuchaj nas w każdy czwartek po 21.30 w Polskim Radiu 24. Polskie Radio 24. Światowa szachownica, czyli rozmowy o geopolityce. Dokąd zmierza świat i jaki to będzie miało wpływ na nasze życie? W każdą środę, tuż po 21.30. Grzegorz Ślubowski, zapraszam. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Arktyczne mrozy nam nie grożą, ale w ciągu najbliższych dni będzie zimno. W nocy mróz ma być dwucyfrowy, mówi synoptyk Kamil Walczak. Tutaj nawet w centralnej Polsce mogą być spadki do minus 12, minus 10 stopni. W najbliższych dwóch dniach nie spodziewałem się opadów deszczu. Będzie ujemna temperatura i spodziewałem się tylko opadów śniegu. Na ogół będą to opady niewielkie. Słońca przynajmniej na razie nie będzie wiele. Prawie 3 lat więzienia żąda prokurator dla oskarżonych o ucieczkę z grudziądzkiego więzienia. Przed sądem w Grudziądzu zakończył się przewód sądowy, a strony wygłosiły mowy końcowe. Prokurator Mirosław Gąska żąda kary 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Wysoki sądzie, działając w porozumieniu, dokonali samouwolnienia zakładu karnego numer 2 w Grudziądzu. Wysoki sądzie, wina oskarżonych nie budzi żadnych wątpliwości. Reasumując, wysoki sądzie, wnoszę o uznanie wszystkich oskarżonych winnych, zarzucanych im aktem oskarżenia czynu. To jest kara niesprawiedliwa, bardzo wysoka, mówi obrońca Roberta B. Jarosław Lawenu. Kara zbyt surowa. Mój mandat, pozostali zbiegowie zakładu karnego, nie używali żadnej przemocy, nie grozili nikomu. Po prostu wykorzystali pewne zaniedbania znajduszy zakładu karnego. To jest naturalne pragnienie człowieka, pragnienie wolności. I w niektórych krajach tego typu czyny nie są przestępstwem. Do tej ucieczki doszło w październiku w 2015 roku. Więźniowie uciekli przez okno, używając do tego liny. Zostali złapani 3 dni później w Poznaniu. Z Grudziądza Marcin Doliński. Według prokuratury dwaj pomocnicy zbiegów mają spędzić w więzieniu 1,5 roku. Ogłoszenie wyroku jutro. Tureccy wojskowi, którzy po nieudanym puczu w Turcji uciekli do Grecji, twierdzą, że nie ma żadnych dowodów ich obciążających. Od 1,5 roku czekają na ostateczną decyzję w sprawie przyznania im azylu w Grecji, gdy tymczasem ich rodziny, jak twierdzą, poddawane są w Turcji różnym represjom. Za ten Beata Kukiel-Wrajla. Wojskowi twierdzą, że w greckim sądzie ważą się obecnie losy nie tylko ich, ale także ich rodzin. Ankara oskarża ich o udział w nieudanym puczu wojskowym i w operacji, której celem było schwytanie i zamordowanie prezydenta Turcji Recep Erdoğana i nalega na ich wydanie. Tureccy wojskowi zaprzeczają tym zarzutom. Twierdzą, że tamtego wieczoru nie byli na służbie i zostali pilnie wezwani ze swoich domów, aby przewozić rannych w rejonie Stambułu. Dopiero na miejscu zorientowali się, że doszło do puczu. Tłumaczą, że próbowali skontaktować się ze swoimi przełożonymi, aby dowiedzieć się, co się stało, ale było to niemożliwe. Rejestr tych połączeń telefonicznych jest natomiast uważany w ich ojczyźnie za dowód ich winy. Wojskowi wyznali, że ich żony i wielu krewnych straciło w Turcji pracę, a niektóre z ich dzieci zostały wydalone ze szkół. Zablokowano też ich konta bankowe i unieważniono paszporty. Istnieją obawy, że ich żony mogą zostać aresztowane, bo tak stało się w przypadku ich kolegów z Aten. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Ostateczna decyzja w sprawie wydania ankarzy tureckich wojskowych ma zapaść 23 stycznia. Wcześniej grecki sąd pierwszej instancji odmówił wydania 5 z nich. W przypadku 3 decyzja była pozytywna. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 2:33. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24. Puls gospodarki. A w pulsie gospodarki nasi goście: pani Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka banku PKO BP, Andrzej Kęsbok, ekspert Fundacji Republikańskiej i Polskiego Towarzystwa Gospodarczego i pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista KUGE. My teraz w pulsie przyjrzymy się rozwiązaniom wsparcia, pomocy dla frankowiczów. Banki komercyjne będą ustalały zadłużonymi warunki spłaty kredytów frankowych, tak zapowiedział prezes Narodowego Banku Polskiego. Prezes NBP, profesor Adam Glapiński, poinformował też, że do końca marca poznamy rekomendacje dotyczące rozwiązania problemu frankowiczów. Dodał, że będą się one wiązały z pewnymi obciążeniami dla banków. Posłuchajmy.
te obciążenia kapitałowe są zapowiedziane od początku w ramach różnego rodzaju regulacji, które skłonią banki komercyjne do tego, żeby dobrowolnie z kredytobiorcami ustalały rytm i tempo i warunki przewalutowania i nowego ustawienia w ogóle całego kredytu. To jest coś takiego, co wisi w naszej gospodarce, te franki, i to jest potencjalny element jakiejś destabilizacji mniejszej lub większej i musimy to wyeliminować, żeby go nie było, pozbyć się z tego. Niedobrze, że w to weszliśmy, no ale nie ja jestem odpowiedzialny za to, że kiedyś w to w ogóle weszliśmy. To były na świecie przecież doświadczenia już z tym negatywne. Mamy to i zdejmiemy i pilnujemy, żeby nowe nie narosły. Panie Piotrze, patrzę na pana Piotra Sroczyńskiego. Czy to może się tak naprawdę udać, taka dobrowolna umowa pomiędzy bankami a kredytobiorcami? Znaczy jest tak, widać, że tak powiem, Narodowy Bank Polski stara się tutaj eksponować element taki, że banki, które mają ekspozycję w kredytach walutowych, w jakiś sposób będą dodatkowo obciążone poprzez dodatkowy pewnie bufor kapitałowy, ażeby no, w jakiś sposób no, ulec zniechęceniu do posiadania portfela tego kredytowego. Natomiast ja mam pewne obawy, że takie jakby dołożenie, no w sumie jakby to nie było dodatkowego kosztu na banki, prawda, no bo nie będą mogły się rozwijać gdzie indziej, jak będą miały bufor kapitałowy, nie do końca będzie skutkowało takim dosyć szybkim i rozsądnym podejściem do rozwiązywania problemów na linii bank-klient. Ja mam bardziej obawy, że jeżeli te rozwiązania nie będą wręcz dające przykład, co pożytecznego zrobić i w jaki sposób się dogadać, to skończy się to tym, że koszt ten zostanie w jakiś sposób przerzucony na ogół klientów w postaci do różnych opłat, prowizji, ewentualnie jakiegoś innego wyższego oprocentowania i bank przeżyje dodatkowe obciążenie, ale tak naprawdę nie zostanie w odpowiedni sposób skłoniony do tego, żeby się z klientem dogadać. Proszę zauważyć, że dosyć często jest tak, że w gospodarce warto, żeby niektóre rzeczy były uregulowane odgórnie, bo na poziomie takim makro, bo na poziomie mikro decyzje poszczególnych przedsiębiorstw, w tym wypadku banków, no będą takie cały czas delikatne, sprawdzające, a jak koledzy, a może się uda, a może się nie uda, a może jak to inaczej zrobić. Jeżeli byłby jakiś przykład, w jaki sposób to zrobić i wszystkie banki to dokładnie tak wykonają, to wtedy to się uda. Natomiast jeżeli to będzie na zasadzie takiej, no to negocjujcie, to sobie sprawdzajcie, no to w sposób naturalny, no negocjowanie 700 czy tam, nie wiem, miliona umów kredytowych opartych o waluty jest dosyć kłopotliwe i tak naprawdę ja nie do końca sobie wyobrażam, jak miałoby to wyglądać. Poza tym zawsze możemy dyskutować, w jaki sposób te negocjacje się będą odbywać, no bo oczywiście może przyjść zawodowy negocjator ze strony banku, który jest wyszykowany, że tak powiem, wyszkolony i po prostu no, taki twardy zawodnik, że głowa mała i staje naprzeciwko klienta, który no tak naprawdę, przepraszam za to zwrot, ale no w sprawach bankowych specjalnie rozpoznania nie ma. No i ulegnie wyciśnięciu takiemu, jakby nie było. Zawsze jest taka obawa. Ja oczywiście rozumiem, że sektor bankowy podejdzie do sprawy bardzo odpowiedzialnie i bardzo rozsądnie, ale wydaje się, że taki dobry przykład, w jaki sposób sprawę załatwić, byłby pożyteczny. To zapytajmy człowieka z sektora bankowego. Pani Marto, takie mechanizmy odgórne, o czym powiedział pan Piotr Sroczyński, one są potrzebne? Myślę, że one wyznaczają ramy i na te ramy cały czas czekamy, bo tak naprawdę jakby ten komunikat Komisji Stabilności Finansowej jest takim komunikatem kierunkowym, który mamy mniej więcej podniesienie wskazuje... bani ryzyka dla hipotek w walutach i nałożenie bufora, o którym powiedział pan Piotr Sroczyński, bufora ryzyka systemowego w wysokości 3%. Tak, mamy tam jeszcze odniesienia do sposobu funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, że w większym stopniu można by go wykorzystywać właśnie do adresowania